W dzisiejszym odcinku pogadamy na temat recesji. Sytuacja jest jaka jest, jest coraz to gorzej w gospodarce i faktycznie możemy mieć recesję na przykład pod koniec roku. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak taką recesję przetrwać, w mojej opinii. Na początek chciałbym Ci opowiedzieć pewną historię. To jest historia o królu. I ten król w czasach prosperity uwielbiał wydawać przyjęcia. Uwielbiał marnować pieniądze. Następnie po czasach Prosperity nadchodził kryzys. I w czasie kryzysu ten król po prostu zamykał się w komnacie, lamentował, płakał, popadał w depresję i nie wiedział co zrobić. Do momentu, aż znowu nastąpiły dobre czasy. No i pewnego dnia pewien mężczyzna postanowił pomóc królowi. Stworzył dla niego specjalny pierścień. I na tym pierścieniu były tylko trzy słowa: To kiedyś przeminie. No i wręczył ten pierścień królowi. I teraz, kiedy bywały takie trudne czasy, ten król patrzył na ten pierścień i mówi: Ha! To kiedyś przeminie. Więc od razu po prostu był bardziej zmotywowany, zmieniło, zmieniło się jego nastawienie, no i oczywiście nie popadał w taką depresję. Kiedy z kolei były dobre czasy, król patrzył na ten pierścień i widział, że to też kiedyś przeminie. Więc kiedy były te dobre czasy, przygotowywał się na te złe czasy. Po prostu przygotowywał pieniądze, przygotowywał się po prostu na kryzys. I w momencie, kiedy był przygotowany na ten kryzys, to ten kryzys był bardzo łagodny dla królestwa. Poddani tak po prostu go nie odczuwali. Pamiętaj, że najlepszy czas, żeby przygotować się na recesję, to jest okres, kiedy mamy prosperity, kiedy z gospodarką jest wszystko w porządku, kiedy gospodarka jest rozpędzona. To jest najlepszy czas, żeby przygotowywać się na złe czasy. Ok, zakładam, że większość moich widzów nie jest przygotowana na recesję w gospodarce, dlatego dam Wam kilka rad, które według mnie są po prostu bardzo i to bardzo skuteczne. Punkt pierwszy: skup się na klientach, którzy mają pieniądze. Jeżeli ktoś zarabia w czasach prosperity, powiedzmy 2 miliony rocznie, a teraz dotkła go recesja i zarabia 700 tysięcy, powiedzmy, rocznie to ta osoba nadal ma pieniądze. Jeżeli projektujesz swój biznes w czasie recesji, to pomyśl, jak dotrzeć do tych najbogatszych klientów. Jak robić biznesy z ludźmi, którzy mają pieniądze. Ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto ma pieniądze. I najlepiej robić interesy właśnie z takimi osobami. Oczywiście, one też zostały dotknięte recesją, ale te osoby jednak mają więcej pieniędzy niż taki przeciętny Kowalski. Jeżeli ty będziesz konkurował ceną w czasie recesji, to gwarantuję ci, że po pierwsze, możesz tego nie przetrwać, a po drugie, możesz po prostu przyciągać niewłaściwych klientów. Po drugie, zauważyłem, że wielu ludzi, Wykorzystuje powiedzmy gorsze czasy do tego, żeby usprawiedliwić to, że nie potrafią prowadzić firmy albo prowadzą ją bardzo nieefektywnie. Czyli, jeżeli są gorsze czasy, to ludzie sobie mówią, no, moja sprzedaż jest słaba, ponieważ czasy są takie, a nie inne. Okej, okay, ale w czasach prosperity twoja sprzedaż też była słaba. No, może była lepsza, ale i tak była słaba. Nie wykorzystuj recesji do tego, żeby szukać argumentów, dla, dla których ci po prostu nie idzie. Wykorzystaj recesję do tego, żeby się rozwijać. I czasami wystarczy zmienić ofertę, sposób, w jaki komunikujesz się z rynkiem. Dam Ci teraz naprawdę bardzo dziwny przykład, jak możesz osiągnąć ten sam cel w zupełnie inny sposób, w bardziej kreatywny sposób, o którym nawet wcześniej po prostu nie pomyślałeś. Przykładowo, serwisz ślub. I zazwyczaj jest tak, że w tym momencie zaprasza się gości i ci goście dają Ci jakieś prezenty, niektórzy dają pieniądze. No, i jeżeli masz szczęście, to wesele ci się po prostu zwróciło. I w jakiś tam stopniu osiągnąłeś swój cel, ale można by było zrobić coś zupełnie innego. Pomyśleć nie szablonowo i ten sam cel osiągnąć w zupełnie inny sposób. Na przykład mógłbyś sprzedać bilety na swoje wesele swoim gościom weselnym i w ten sposób również osiągnąłbyś swój cel. Celowo daję taki bardzo absurdalny yy, przykład, żeby pokazać Ci, że ludzie zazwyczaj myślą w bardzo szablonowy sposób, nie szukają bardziej kreatywnych rozwiązań. I zawsze istnieje jakieś rozwiązanie, jakiś sposób, żeby zmienić swoją ofertę, żeby po prostu wyprzedzić swoją konkurencję. Ale musisz po prostu myśleć inaczej, musisz wyjść poza szablon. Musisz myśleć zupełnie inaczej niż myśli cały rynek, a wtedy jesteś w stanie z tym rynkiem wygrać. Krok trzeci, musisz zwolnić nieefektywnych ludzi. James Altucher w swojej książce Choice Yourself opowiada o pewnej historii, która miała miejsce w 2008 roku. Patrzył na puste budynki, w których kiedyś byli pracownicy biurowi. Te budynki były puste. Skończyła się recesja, a te budynki były dalej puste, ponieważ pracodawcy wykorzystali recesję do tego, żeby zwolnić nieefektywnych ludzi. I jest to dobry sposób, żeby odchudzić firmę, żeby obciąć koszty. Widzisz, ja zauważyłem, że kiedy jest taki czas prosperity, to bardzo często zatrudniamy kogoś, e, ponieważ mamy jakiś pomysł na, na siebie, na swój biznes, ale potem ta osoba zostaje i my jej płacimy i de facto nie wiemy, po co po prostu z nami jest. Ale w pewnym momencie kiedy następuje recesja, to takie osoby zwalnia się w pierwszej kolejności, bo te osoby nie są de facto firmie potrzebne. I zobaczmy sobie teraz na to, co robi Netflix. Netflix już zwolnił kilka tysięcy pracowników i zwolni kolejną porcję pracowników, ponieważ w ten sposób firma jest w stanie się odchudzić. W ten sposób firma po prostu będzie lżejsza, będzie miała mniejsze koszty, a tym samym będzie w stanie konkurować o klientów i będzie się mogła dalej rozwijać. Punkt czwarty. Szukaj klientów wśród swoich byłych klientów. Widzisz, bardzo często jest tak, że firma, kiedy chce się rozwijać, myśli o tym, że. Musi pozyskiwać nowych klientów. Nie. Dobre firmy są w stanie reaktywować byłych klientów, ponieważ jest to dużo tańsze do zrobienia, a tacy klienci, skoro już od ciebie kupili, byli zadowoleni. Tak? To jest większa szansa, że oni kupią ponownie. Bardziej zadbaj o swojego byłego klienta niż o klienta nowego. A gwarantuję ci, że przy stosunkowo niskich kosztach, niskich nakładach jesteś w stanie zwiększyć zyski swojej firmy, ponieważ jest to jedna z najprostszych i najbardziej efektywnych strategii biznesowych. Następny punkt. Zadbaj o serwis i zadbaj o swój produkt. Albo go zmień, albo go udoskonal. Widzisz, kiedy była recesja w Stanach, to Ray Kroc jeździ po różnych restauracjach i próbował sprzedawać swoje miksery. No ale średnio mu to szło, bo restauracje uważały, że tego nie potrzebują wiesz, restauracje miały same w sobie problemy, ale w tych restauracjach zazwyczaj Ray Kroc zauważał, że było kiepskie jedzenie i kiepska obsługa. I pewnego dnia trafił do McDonald's i w McDonald's zauważył, że tam jest niesamowity serwis. Pod McDonald's były rzesze ludzi i po prostu było mnóstwo klientów. Nie czekał na jedzenie, nie wiem, godzinę i nie dostawał tego jedzenia zimnego i naprawdę dostawał dobry produkt w dobrej cenie, przy okazji serwis był rewelacyjny. Po prostu obsługa była błyskawiczna i Ray Kroc zrozumiał, że jest to świetny biznes, który trzeba Skalować i ten biznes całkiem dobrze sobie radził w czasach recesji. Jeżeli mamy recesję, to zastanów się, czy nie jesteś w stanie w jakiś sposób jeszcze udoskonalić swojej obsługi klienta, bo ludzie będą przychodzili do tych firm, które będą po prostu lepsze. Albo wykorzysta recesję, żeby zmienić swój produkt. Kiedy wybuchła pandemia i wszyscy zostali zamknięci w domach, zdałem sobie z tego sprawę, że przedsiębiorcy będą mieli ogromne problemy w biznesie. Dlatego stworzyłem produkt specjalnie dla nich, co spowodowało, że moja sprzedaż cały czas rosła. Następnie zauważyłem, że większość firm musiała się zmienić. ...mienić, musiała przejść do internetu, więc zrobiłem produkt pod tytułem Wyzwanie 21 dni, gdzie pokazywałem ludziom, jak mogą sprzedawać swoje produkty online. I to był strzał w dziesiątkę. Sprzedaję chyba 4700 e, produktów. Naprawdę sporo osób ode mnie kupiło. Dopasowałem się do rynku, do tego, co było aktualnie, do sytuacji, w której po prostu zostałem. Więc to, co ja ci polecam zrobić, to przede wszystkim zadbać o swoich aktualnych klientów, o byłych klientów i o nowych klientów, żeby mieć rekomendacje i polecenia, a z drugiej strony dopasuj swój produkt do tego, co się po prostu będzie działo. Teraz bardzo i to bardzo ważna wiadomość. Słuchajcie, zauważyłem, że w komentarzach są boty, które się pode mnie podszywają i namawiają Was na inwestycje w kryptowaluty. To nie jestem ja. Tak samo zauważyłem, że na internecie często na Facebooku chodzą reklamy z moim wizerunkiem. Po prostu ktoś ukradł film z YouTube'a i się podszywa pode mnie. Zgłaszajcie takie reklamy. Moje reklamy lecą z oficjalnej strony Adrian Kołodziej. Jeżeli widzicie, że ktoś namawia moim wizerunkiem na inwestycje, to na pewno to nie jestem ja. Ok, mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, sprawdź linki pod tym nagraniem i widzimy się w następnym materiale. Cześć!